podziękować publiczności, całej ekipie rekonstruktorów, prawda? I na ręce pana wójta chciałbym złożyć symboliczny upominek z tamtego okresu. No i prosić o wójta o głos, no bo to jest najważniejsze, panie wójcie. Dzięki panu to wszystko jest i oczywiście publiczności. Także jeszcze raz. I pana wójta proszę o głos. Proszę państwa, ponieważ dzisiaj pogoda nie dopisała, zaplanowałem wówczas, nie mieli wpływu. Chciałbym serdecznie podziękować przedstawicielom wtedy TOP-om za udział w powstaniu kościuszkowskim, a dzisiaj szczególny dzień. Proszę państwa, gorące serca przedstawiciele wsi walczyli o wolną Polskę. Dziś była konstrukcja tych wydarzeń. Dzięki wspólnej pomocy wszystkich osób, które dzisiaj się zebrały, chciałbym przekazać podziękowania, a szczególne podziękowania dla całych członków grupy, przedstawicieli grupy rekonstrukcyjnej Bajka, ale przede wszystkim na ręce pana Roberta Rozwoda, który po prostu przyczynił się, że ściągnął wszystkich tutaj dzisiaj, żeby pokazać, że 230 lat temu miało to miejsce 24 marca. W związku z tym jest to pewien jubileusz. Wszystkim tym, którzy się przyczynili do tych wydarzeń patriotycznych, które dzisiaj moglibyśmy obserwować i wzięli udział, wytrzymali mimo trudnych warunków atmosferycznych, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować. Wszystkim prowadzącemu dzisiaj i tym, którzy przygotowywali się do tej inscenizacji, pracownikom urzędu, sołtysom, radnym, mieszkańcom, którzy dziś wzięli udział podczas tej uroczystości, bardzo serdecznie dziękuję. Ale szczególne podziękowania dla pana Roberta, który nie tylko jest historykiem, ale również zbiera państwa, żeby przedstawić i pamiętać o historii. Jak państwo wiecie, jest to któraś inscenizacja, która z kolei inscenizacja, między innymi mieliśmy okazję w Arsenimie podziwiać i mieliśmy okazję powstanie styczniowe w Słoszewie. To jest inscenizacja, dzisiaj pokazanie powstania kościuszkowskiego. Tu jest na miejscu, na terenie naszej siedziby, również pomnik upamiętniający wielkiego Polaka Tadeusza Kościuszki, który dał inspirację, był tym impulsem o walkę, o wolność i godność naszej ojczyzny. Za to chcieliśmy, za tą pamięć, za tą walkę wszystkim podziękować, że pamiętamy o tych bohaterach. Panie Robercie, szczególne słowa podziękowania dla pana, dla członków pana grupy rekonstrukcyjnej i wszystkich państwa, którzy dzisiaj uczestniczycie w tej inscenizacji i w tym odtworzeniu tych walk. Wszystkiego dobrego, dziękuję i zapraszamy. Będziemy odtwarzać te wydarzenia historyczne dla państwa. Dziękujemy wszystkim, którzy wytrzymali do tej pory z nami. Mam nadzieję, że było co oglądać. Pamięć o tych bohaterach jest dla nas ważna. Pamięć i tożsamość. Dziękuję państwu za uwagę.